Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu, w kolejnym filmiku. Dzisiaj słuchajcie, już jesteśmy wszyscy po śniadanku, zaraz robię kawkę. Dzieciaki już od rana dzisiaj szaleją, obudziło nas przepiękne słoneczko, ale słuchajcie, z tego co wiem, jeszcze przez jakieś 3-4 dni pogoda będzie taka sobie, natomiast za 3-4 dni ma być naprawdę ciepło, wiosennie, 16-17 stopni, więc super. Co, kochanie? Kogut nas obudził. Kogut nas obudził. O, świcie. No bo kiedyś babci. No, widzisz? Także kogut nas obudził wszystkich. O, świcie. Słuchajcie, cały czas czekamy na bociany, bo bociany robią nas w bambuko i tylko robią sobie przystanek, a naszych bocianów docelowo jeszcze nie ma, jeszcze nie przyleciały, ale to jest ten czas, także na pewno tą nowiną się z Wami podzielę. Niezwykle mnie to cieszy, kiedy bociany przylatują i niezwykle smuci, kiedy odlatują. Tak, jutro przylecą albo w nocy. Albo w nocy, albo jutro. Zobaczymy. Damy Wam znać, także zapraszamy na kolejny dzień z nami. Lili szaleje, możecie słyszeć Lili, dlatego że byli teraz na ogrodzie z Krzyśkiem, tak się wybiegała, słuchajcie, dostała jakiegoś ataku po prostu i biegała jak szalona. Plan jest właśnie taki, mąż mnie oświecił, pewnie Wam też zaraz powie, że robimy dzisiaj w Thermomixie babeczki z adwokatem, dlatego że po naszej roladzie bezowej został nam adwokat, no i nie wiemy co z nim zrobić, wypić jakoś nie mamy ochoty go, więc będziemy robić babeczki z adwokatem, także mam nadzieję, że wyjdą smaczne, no i że sobie spałoszujemy. Także taki plan. Póki co ja dziś będę też robiła klopsiki takie w sosie, bo dzieci bardzo lubią. Także tak to wygląda. I mam Wam powiedzieć, że zdecydowaliśmy się w tym roku na catering wielkanocny. Mieliśmy kilka lat temu już catering wielkanocny, zawsze też na święta Bożego Narodzenia jakieś tam potrawy z cateringu kupujemy, natomiast w tym roku zdecydowaliśmy się na catering, tak naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy zamówiliśmy, a zamawialiśmy, słuchajcie, z majątku Chowieny. Uwielbiamy tam spędzać czas, uwielbiamy tam jeść, wszystko jest świeże od dostawców lokalnych, więc super. Także wiecie, urodziny Nel, nasza rocznica ślubu, święta, każdy wie jaka jest teraz sytuacja u nas, więc tak jak mówię, będzie u nas catering wielkanocny, ale to jak będziemy naszą Wielkanoc Wam nagrywać, to pewnie zobaczycie co tam pysznego na naszym wielkanocnym stole będzie. Oczywiście kilka rzeczy też zrobimy sami, typu jakieś pieczone mięso, typu żurek, ja robię taki żurek a la chrzanowa z białą kiełbaską, także tak to będzie wyglądać, ale tak jak mówię, większość jedzonka będziemy korzystać w tym roku właśnie z catering wielkanocnego. A no właśnie, co tu się podziało, właśnie jak Wam nagrywałam, to zauważyłam, że coś tu się podziało z tym obrazem, wypadł sobie, także będzie trzeba go za chwilę poprawić. Tak się właśnie zastanawiam, ale chyba już, słuchajcie, śmiga na kanale filmik, taki room tour, update'cik z pokoju Nel. Jak to wszystko teraz wygląda, jakie jeszcze będą zmiany, także zostawiam Wam linka na dole, jeżeli chcecie zobaczyć. Dużo z Was prosiło o ten filmik, więc jest już na kanale Boogie Silver. I tak przy okazji jestem teraz u Nel, ci dzieci będą zaraz jadły pomidorową, zrobiłam im pomidorową, tym razem z ryżem, bo u mnie dzieci... Nel lubi i z ryżem, i z makaronem. Leo natomiast jest fanem ogromnym pomidorowej właśnie z makaronem i z ryżem nie za bardzo. No ale chciałabym, żeby też ten ryż jednak gdzieś mu tam przemycić, więc zaraz będą dzieci jeść pomidorową. A ja jestem u Nelci i słuchajcie, mówiłam Wam, że właśnie 11 kwietnia są pierwsze urodziny Nel, nasza rocznica. Jest też Wielka Sobota, więc pewnie wyprawimy to wszystko w Wielkanoc po prostu, w niedzielę. I zamówiłam też Nel tort. Zastanawiałam się, czy zamawiać, czy nie. Natomiast zamówiłam jej tort malutki, tak zwany mini torcik. Taki, wiecie, na kilka osób tylko, więc zamówiłam torcik, taki iście dziewczęcy, będą bezy, będą kwiatki, no wiecie, żeby po prostu dziewczyna miała swój tort na pierwszą urodzinę, jakoś tak nie mogłabym bez tortu. No i dzisiaj jeszcze, słuchajcie, będę szybciutko, bo już mało czasu, zamawiała Nelci takie dwa od rodziców i ode mnie mini prezenty właśnie na roczek, jako że nie wyprawiamy jakiejś tam mega dużej imprezki. I też coś od zajączka, więc stwierdziłam, że Nel dostanie prezent jakby taki wspólny na zajączka i na roczek, no i coś Leosiowi jeszcze też od zajączka muszę zamówić i w smyku chyba będę zamawiała, mam nadzieję, że szybko te rzeczy przyjdą i Leo będzie tak jak w zeszłym roku biegał po ogrodzie i szukał, gdzie zajączek schował mu prezenty na Wielkanoc, także tak to wygląda, więc dzisiaj muszę przysiąść, zamówić dzieciakom
jakieś prezenciki. No i co? No i tyle. Czas pędzi po prostu jak szalony, słuchajcie. Jestem w totalnym szoku. Dobra, ogarniam tutaj, biorę to, co miałam wziąć i na zupkę. No tu dzisiaj się wyprawia, no tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Nie mam już normalnie siły, bo co posprzątamy, to on zaraz coś nowego wymyśli i znowu takie akcje się dzieją. No ale ważne, że się bawi, że ma zajęcie, tak, kochanie? Dobra, w swoim pokoju, proszę bardzo. Nie w twoim. A w moim pokoju chcesz się pobawić? W moim pokoju chcesz się pobawić tymi swoimi Avengersami? Tak, ale może pomóc ci? Dobra, to czekaj, to ja wezmę jeszcze tych. Leoś, tylko pamiętaj, żeby na łóżko nie wchodzić. Mówiłem to dwa razy. A, dobra, to nie wchodzimy na łóżko, idziemy. Dobra, idziemy. Tu jest towarzystwo. Dobra, poćwiczone, teraz zabawa. Kochani, słuchajcie, Nel już tak naprawdę od samego początku, chociaż nie, na samym początku ja nie byłam w ogóle przekonana do śpiworków, do spania, natomiast Nel naprawdę prawie, że od samego początku śpi w śpiworkach, raz tylko albo dwa miała podusie i kołderkę do spania na drzemkę w ciągu dnia, natomiast dzisiaj jest pierwsza noc, kiedy Nel będzie spała sobie pod kołderką, zobaczcie, pod kołderką z Lamilu i tutaj ma też poduszeczkę. Dlaczego? Dlatego, że ona już zdejmuje sobie te śpiworki, wstaje rano, wstaje w nich, zdejmuje, ściąga, także zobaczymy, jak dzisiaj będzie spała właśnie z kołderką i z podusią. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i dzisiaj pierwsza noc będzie podusia i kołderka. Dobra, słuchajcie, przyniosłam już foremkę na mafinki babeczki. Boże, Leo i Krzysiek tutaj szaleją. I co wam chciałam powiedzieć, to, że ja dalej nie mogę do tej zmiany czasu się przyzwyczaić. Nelcia już śpi, a mi się cały czas wydaje, że jest godzina wcześniej, a to już jest godzina dość późna, więc dzisiaj wieczorowe pieczenie mafinek. No dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jest godzina za 3:08, trochę nam się zeszło, trochę rzeczy jeszcze musieliśmy zrobić, ale co chciałam wam powiedzieć, to, że dzisiaj ja zabieram się za te muffinki i że to ja będę je dzisiaj robić, także zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że przepis jest banalny, więc chyba nic prostszego. No i co, zabieram się za robienie muffinek, będą na jutro, bo już jest dzisiaj późno, do kawki, do herbatki, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No dobra, tylko spójrzcie. Wszystko wymieszał Thermomix. Dodawałam likier jajeczny, śmietanę, masło, mąkę ziemniaczaną. Także no nic prostszego. Wystarczy tylko wyłożyć do foremek. Jak się nie uda, to po prostu jestem mistrzem wypieków. Oczywiście mówiąc w nawiasie. Musi się udać, prawda? No musi się udać, prawda? Chociaż ja bardzo często, jeśli zabieram się za pieczenie, robię coś z przepisu i tak wychodzi za kalec. No ale w tym przypadku musi się udać. W tle doradca smaku, także wrzucam muffiny 20-25 minut na 180 stopni. Jak będziecie chcieli przepis, wrzucę wam pod filmem. Dajcie znać. No dobra, lecę na wspólnej na 25-20 minut do piekarnika. Słuchajcie, sorry za moje włosy, ale robiłam sobie przed chwilą masaż. Masaż głowy, dlatego że tak mnie boli głowa, że siedzieliśmy z Krzyśkiem, oglądaliśmy na wspólnej i po prostu pomagał mi masować głowę. Nie wiem czemu, chyba źle spałam. Teraz Leoś przychodzi do nas nad ranem i mega się rozpycha i wiecie, ja mu chcę dać miejsce i po prostu sama się ściskam, niewygodnie leżę. Słuchajcie, to jest sztos. Krzysiek zjadł już dwie, ja spróbowałam.
sztos. Wyszły po prostu idealnie. Także jestem z siebie dumna, mam ochotę na więcej pieczenia mafinek i babeczek, ale to jest sztos. Także jak będziecie chcieli, wrzucę Wam pod tym filmikiem przepis. Pycha, mega. Ten likier jajeczny absolutnie nie jest mocno wyczuwalny. Nie są też mega słodkie, więc rewelka. Udało się. Dobra, kochani, żegnam się z Wami. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć tak na szybciutko, to to, że zamówiłam dzieciakom prezenty na zajączka, na urodzinki Nel, ale miałam to robić na smyku, ale zrobiłam zakupy na Allegro. Wszystko zamówiłam na Allegro, bo jeszcze zamówiłam sobie kilka rzeczy. Bardzo fajne rzeczy, pokażę Wam, nie będę już zdradzać. Z Anglii, angielskie produkty. Także jak to wszystko do mnie dojdzie, to Wam pokażę. No i co? I na Allegro. Allegro mnie dzisiaj pochłonęło. Trochę kasiory się wydało, ale no cóż, czasem tak bywa. Dobra, ściskam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaczki, hejka i pa, pa!